Uważam, że teraz tą reformę edukacji należy prowadzić niezależnie od tego, czy uważamy, że ta reforma jest poprawą, czy uważamy, że ta reforma jest obciążeniem dla systemu szkolnego. No po prostu ona jest już uchwalona i nie czas jest na strajki, na podgrzewanie atmosfery, tylko na jak najlepszy sposób, żeby ta zmiana przebiegła płynnie, żeby była z pożytkiem dla naszych dzieci, dla ich wychowania, dla ich kształcenia. I to jest główna rola teraz nauczycieli, kuratorów, a również rodziców, żeby to zrozumieli. Nie wolno wykorzystywać tych podziałów politycznych, które są na scenie między rządzącymi a opozycją i przekładać to na instrumentalne jakby no, traktowanie wychowania i kształcenia naszej młodzieży, naszych dzieci. To pierwszy temat. Drugi temat, który chciałbym poruszyć, to, że zamierzam postawić się do dyspozycji takiej budowy, takiej szerokiej koalicji, która by zmieniła układ tu we Wrocławiu.